Chciałbym rozpocząć od takiej bardzo dobrej dla nas informacji, bo nieoficjalnie, już wiedziałem wcześniej, ale oficjalnie Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o podwyższeniu do 75% finansowania projektu Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czesk-Karsin-Wiele-Lubię na odcinku Malachin, granica powiatu. Przypomnę, że Państwo, to jest projekt, który udało nam się wywalczyć, na projekt został dofinansowany. Wyraziliśmy zgodę jakby na początku, bo generalnie projekty powinny być dofinansowane do 75%, ale w związku z tym, że pojawiły się środki niewystarczające i zaproponowano nam, żebyśmy ten projekt realizowali z kwotą dofinansowania 50%. W tym momencie zdecydowaliśmy się na ten krok, ale dobre wiadomości idą zawsze też z tym, że w tym momencie, jak się dowiadujemy, że możemy dostać 75%, to w zasadzie uśmiech na twarzy, że tak powiem, bo dla nas to jest jednak obciążenie budżetu znaczne w tym momencie. Odciążenie tego budżetu o tą kwotę, którą dostaniemy. Także całość inwestycji to jest 9 milionów złotych, która ta inwestycja ma kosztować, a 75% dofinansowania to jest nasza kwota. To jest kwota 6-800 prawie. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywna dla nas informacja. Jeżeli jesteśmy przy drogach, to już chyba nie wiem, czy też informacje do końca poszły, ale podpisaliśmy porozumienia dotyczące schetynówek na przyszły rok. A więc porozumienia dotyczące z wszystkimi gminami, które tak samo jak w tym roku uczestniczą w kosztach tych inwestycji. I to będą drogi, powiedzmy, na terenie powiatu chojnickiego, w poszczególnych gminach. Podzielone są środki mniej więcej tak, żeby powiedzmy gminy nie czuły się jakby wyróżnione albo pokrzywdzone, a najważniejsze dla nas, że gminy współpracą z nami podejmują to zadanie. Bo to przecież tu chodzi o drogi, które są w poszczególnych gminach. Ale też podpisaliśmy porozumienia z gminami, takimi jak gmina Czersk, gmina Brusy, gmina Chojnice, o dofinansowaniu ich inwestycji, które też będą złożone w ramach schetynówek, ale to będą złożone przez gminę. Jak mówimy jeszcze też o wydawaniu pieniędzy, to generalnie problem bezpieczeństwa powiatu. I tak udało nam się dofinansować kwotą 30 tysięcy złotych na zakup dla Straży Pożarnej lekkiego samochodu kwator mistrzowskiego do Powiatowej Straży Pożarnej. Udało nam się też dofinansować kwotę 34 tysięcy też na samochód i na wyposażenie komisariatu w Charzykowach. 34 tysięcy. Też prawdopodobnie jesteśmy na etapie, bo taki wniosek jest też złożony przez gminę, przez OSP Czesk. I jeżeli po wyliczeniach naszych rozliczeniach się okaże, że możemy dofinansować też samochód na cele Ochotniczy Straży Pożarnej w Czesku, to prawdopodobnie też dofinansujemy, ale to jest kwestia jeszcze uzgodnień. W tym roku jeszcze? Tak, w tym roku. Nowy za 800? Tak, chyba 600 ileś, ale... Marzenie też powiem. Też w sprawach bezpieczeństwa zdecydowaliśmy, że zakupimy wyposażenie techniczne i teleinformatyczne dyspozytorni Zespołu Ratownictwa Medycznego Szpitala Specjalistycznego. Zarząd przeznaczył na ten cel 50 tysięcy. Chodzi o to, że do dzisiaj tak zwane
Centrum Powiadomienia Ratowniczego jest przy Straży Pożarnej. W związku z tym, że zmieniły się zasady funkcjonowania tych centrów, przypominam, że jedno centrum jest w Gdańsku, dyspozycje idą z Gdańska, dlatego też, żeby zabezpieczyć formę bezpiecznego dotarcia karetek, pogotowia, ten zespół przeniesie się, właściwie ten wróci jakby powiedzmy do szpitala, ale w związku z tym cała dyspozytornia, czyli nowy sprzęt, nowa po prostu centrala i no, musi być po prostu przeniesiona. Ta stara centrala no, niestety się nie nadaje i dlatego zdecydowaliśmy o tym, żeby jednak już zrobić porządnie i od nowa zainwestujemy jakieś pieniądze, czyli tutaj mówimy o kwocie 50 tysięcy, być może więcej, ale to już prawdopodobnie pójdzie z puli szpitala. Myślę, że to, mówię, to po prostu chodzi też o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców. A kiedy się przeniosą? To będzie trwało albo koniec roku, albo może raz początkiem przyszłego roku. Tam trzeba przygotować pomieszczenia, trzeba przygotować cały zespół. Mówię, to jest czas. Też chciałbym Państwa poinformować. Były też takie informacje dotyczące Muzeum Bezpieczeństwa, taki zakątek zaniedbany. Zarząd zdecydował też o wydatkowaniu kwoty około 30 tysięcy złotych na m.in. montaż i zasilanie urządzeń do rejestracji obrazu. Chodzi o faktycznie bezpieczeństwo tych obiektów, bo tam zbierają się różne elementy. Nie wiem, na ile to będzie skuteczne, bo ja tak do końca nie wierzę w te wszystkie monitoringi, ale po prostu no, musimy szukać rozwiązań, bo Straż Miejska nie zawsze w tych regionach bywa. A zdarza się tak, że są powybijane szyby, kradzież rynien. Być może nawet można doprowadzić do tego, że wrzucą jakąś podpałkę i magazyn nam czasami może spłonąć, a to są jednak rzeczy wartościowe i nie tylko. Też przeznaczyliśmy część pieniędzy na wymianę pokrycia dachowego na domu szewskim, tak zwanym domu na murach oraz też no, musimy uzupełnić te właśnie skradzione rynny i rury spustowe czy tynki, naprawę tynku zrobić. No niestety tak to już jest. Szkoda tych pieniędzy, ale niestety niektórzy nie dorośli do tego, żeby po prostu no, szanować te rzeczy. To są potrzebne wydawane pieniądze, no, ale niestety tak musimy zrobić.